Witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć troszeczkę o Reakcie. Jest to prezentacja dla osób, które na co dzień w Reakcie jeszcze nie piszą, ale są zainteresowane, czym on jest, na czym polega, gdzie warto szukać też informacji, żeby dalej się jego uczyć. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. A jasne, teraz lepiej? Raz. Okej, okay, tak? Jest dobrze? Dziękuję. Okej, okay. Więc tak, React, przede wszystkim pewnie ci, co widzieli zapowiedź, już wiedzą, że jest to biblioteka. Często słyszę, jak z kimś rozmawiam, że React to jest framework. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że dużo osób kojarzy, że React jest jednak jakąś bliźniaczą technologią do Angulara i zwyczajnie stąd się bierze to przeświadczenie. React sam w sobie jest bardzo mały, zawiera naprawdę małą ilość kodu. Jest to biblioteka podobnie jak jQuery, którą po prostu można wykorzystywać przy pisaniu aplikacji. To, na czym React się głównie skupia, jest to UI i robi on to naprawdę dobrze. Jakbyśmy tak wzięli sobie cały model MVC, to co tak naprawdę jest esencją Reacta, to jest V oraz można powiedzieć trochę C, model View Component. Polega to na tym, że React skupia się właśnie na całym tym wyglądzie oraz budowę ma komponentami. Cechą również charakterystyczną dla Reacta jest one-way data flow. Jest to coś, co na przykład angularowcy mogą troszeczkę inaczej mieć u siebie. Polega to na sposobie przekazywania informacji w Reakcie. Mhm. Jasne, mówię, jest ok? Raz. Dobrze? Super, dziękuję. Ok, one-way data flow. Niektórzy mówią one-way data binding też na to. Co nam to daje? One-way data flow pomaga nam w tym, że React jest bardzo szybki, korzystając z swojej modułowej budowy. Z komponentów nadrzędnych przekazywane są dane do komponentów podrzędnych i są one przekazywane w bardzo szybki sposób. Moim zdaniem one-way data flow jest też o tyle wygodny, że łatwo jest debugować kod. Przy two-way data binding w Angularze ja osobiście na przykład miałam problem czasem, skąd się bierze coś, ponieważ połączeń było na tej samej wysokości w komponentach bardzo dużo, bardzo różnych. W Reakcie raczej tak się tego nie będziemy korzystać, będziemy czysto z Reakta korzystali. Zamieszczane są dane, które są do różnych komponentów po prostu najpłycej położonym rodzicu. React również izomorficznie renderuje się przed klientem i serwerem, co też przyspiesza jego szybkość. No i takie pytanie, czy React ignoruje dobre praktyki? Często spotykam się z tym, kiedy mówię, że jestem entuzjastką Reacta, że czy mi nie przeszkadza to, że to wszystko jest wymieszane w Reakcie, czy to na pewno jest dobrze, że HTML, CSS, JavaScript, wszystko jest wrzucone do jednego, wymieszane. Pytanie tak naprawdę, czy patrzymy na coś, co faktycznie może by się wydawać od lat fundamentalnym jakimiś zasadami dobrych praktyk, gdzie jednak dzielenie kodu ma jakiś sens. Wydaje mi się, że ludzie od Facebooka też troszeczkę przemyśleli tą decyzję o połączeniu, jak to działa. Działa to tak, że wrzucając do JavaScripta HTML i CSS zupełnie inaczej podchodzimy do budowy aplikacji. I o tym może trochę dalej jeszcze będzie. Generalnie Reactowym podstawowym elementem jest komponent. To jest taki na maksa podstawowy możliwy komponent do stworzenia już z zastosowaniem JSX, a zaraz będzie o JSX-ie. Chodzi o to, że komponent zawiera de facto dwie rzeczy. Stan i właściwości. I to, co jest charakterystyczne, to jest to, że stan może ulegać zmianie, właściwości są zawsze te same. I w momencie, kiedy wkładamy do komponentu stan i właściwości, to, co otrzymujemy w efekcie końcowym, jest HTML. Jak to może wyglądać, ponieważ React sam w sobie jest małą biblioteką, jak wspominałam, polega on też na tym, że bardzo dużo do niego dogrywamy sobie potrzebnych rzeczy. Tak jak w Angularze mamy już cały framework, który ma mnóstwo fajnych rzeczy, które nam pomagają w pisaniu aplikacji, komponentów, które już są w nim zamieszczone. Do Reacta my sobie sami dogrywamy tak naprawdę to, co chcemy, co potrzebujemy. Może być to JSX, który służy do wygodnego zapisu. Może być to Redux do pracy nad stanami, ale o Reduxie nie będę za dużo mówiła, bo dzisiaj będzie dużo ciekawego.
może to być cała masa innych komponentów. I tak, jeżeli spojrzymy sobie na JSX-a, to zobaczymy w wersji tej u góry, że to jest już z JSX-em kod, którym widzimy dobrze nam znany HTML. Jest to wygodne po prostu przy pracy widzieć, zwłaszcza jeżeli jest dużo zagnieżdżeń, jak jest zbudowana aplikacja w taki HTML-owy sposób. Natomiast pamiętajmy o tym, że de facto React to są funkcje, to jest wszystko JavaScript, to nie jest tak, że my wrzucamy sobie HTML do JavaScriptu, tylko to są cały czas funkcje. I właśnie bez JSX-a to w ten sposób wygląda, oczywiście można tak pisać, jak jest dużo zagnieżdżeń, to może być to mało czytelne dla oka, natomiast no, de facto to jest właśnie ten stan z właściwości w funkcjach. Okej. Pytanie właśnie, czy mieszamy, czy to jest dobre, jak to się dzieje, że niektórzy stwierdzają, że kurczę, no wrzucamy do tego JavaScriptu, HTML, CSS, a tak na dobrą sprawę spójrzmy na Angulara. Mamy w Angularze ng-repeat, czyli listowanie, które de facto jest JavaScriptem. A dalej Ember, podobnie, Knockout też. Tak na dobrą sprawę JSX nie jest niczym nowym, tylko że my tutaj wrzucamy do JavaScriptu HTML, a nie do HTML-a JavaScript. Więc mi się wydaje, że to nie jest jakaś nowość i mieszanie. To jest prawda, że stosujemy komponenty przy pisaniu w Reakcie, które dzielimy też na HTML-e, CSS, JavaScripty, HTML-e zapisujemy właśnie w postaci JSX-a w JavaScripcie. Natomiast przy bardziej skomplikowanych aplikacjach reaktowych jest to bardziej mieszane, ale nie musi być. To, co jest super rewolucyjne w Reakcie, jest to Virtual DOM i to zmienia bardzo wiele, ponieważ de facto już sam DOM jest jakąś abstrakcją, a Virtual DOM jest abstrakcją od abstrakcji, którą tylko implementujemy do domu. Jak to działa? Żeby dać taki przykład, ja bym chciała troszeczkę off-topować na inną rzecz, mianowicie na jQuery, ponieważ jQuery działa tak, że w momencie, kiedy mamy kod i w HTML-u, i w JavaScriptie, w momencie, kiedy następuje zmiana w JavaScriptie, odświeżamy cały HTML, cały DOM. I jest to obciążające dla przeglądarki. A React działa o tyle lepiej, że on, ponieważ ma cały czas te same właściwości w swoich komponentach, on zmienia tylko stan. I ta abstrakcja, która jest implementowana do domu, nie obciąża całości aplikacji w odświeżaniu. Dlatego jest też bardzo szybki. To jest jedna z tych rzeczy. Przy czym, skoro jestem przy jQuery, to chciałabym mieć taką uwagę może. Zauważyłam często, że w aplikacjach zarówno angularowych, jak i reactowych spotyka się, że ktoś wrzuca jQuery do środka. Mi osobiście nie za bardzo się to podoba. Właśnie wydaje mi się, że to jest duszenie wspaniałych możliwości tych rozwiązań. I nie wiem, widzę, że jest dużo komponentów w internecie, które uwzględniają jQuery, chociażby do routingów. Ja osobiście no nie polecam z nich korzystać. Jeżeli ktoś korzysta z Reduxa, to już ma reduxowe rozwiązania. Jeżeli ktoś jeszcze nie ogarnia Reduxa, robi sobie reactową aplikację, najłatwiej jest znaleźć jQuery-owe rozwiązania routingów. Osobiście naprawdę nie polecam. Wydaje mi się, że najlepiej jest od razu pisać, zachowując dobre praktyki i nie bawić się w po prostu dorzucanie czegoś, co później i tak byśmy musieli z tego zrezygnować w momencie, kiedy chcielibyśmy się bardziej rozwijać. Więc następnie. Okej, no troszeczkę się dowiedzieliśmy już, czym ten React jest. Może też odrobinę powiem, dlaczego ja się akurat zainteresowałam Reactem, ponieważ ja jestem deweloperem, który ma 1,5 roku doświadczenia, to nie jest dużo, może troszeczkę ponad. I Reactem na początku wakacji tego ostatniego roku zaczęłam się interesować, się go uczyć. Dlaczego się na niego zdecydowałam? Ja wcześniej pisałam w ogóle w Angularze 1.5 i robiłam jakieś proste landing page'e. No i w momencie, kiedy pisałam w Angularze, tak sobie stwierdziłam, że super dużo fajnych rzeczy ja robię, tylko że ja zupełnie nie rozumiem, co się za tym kryje i co ja tak naprawdę robię. Nie rozumiałam, co się kryje za już gotowcami, które oferuje Angular. I w tym momencie pomyślałam sobie, co byłoby najlepsze dalej dla rozwoju. Może to będzie też jakąś waszą motywacją. Zrozumieć lepiej Vanilla.js, zrozumieć troszeczkę niżej poziomowo, jak się jednak programuje. Wtedy też wchodził, już była wersja beta Angulara 2,
To, co mi osobiście przeszkadzało wtedy zainteresowaniu się Angularem 2, było słabo rozwinięte community, wersja beta była bardzo niestabilna. Tak naprawdę do jesieni, przełomu zimy, bardzo dużo się zmieniało, nawet w core'owych funkcjonalnościach. A React jest biblioteką, która jest bardzo dobrze ugruntowana, ma doskonałe community, doskonałe dokumentacje, ma mnóstwo komponentów, które można wyszukiwać i z których można korzystać. Ja osobiście uznałam to za świetny plus dla osoby, która jest na tyle początkująca, że w momencie, kiedy brakuje dokumentacji, brakuje community, nie można się czegoś dowiedzieć w łatwy sposób, jednak zabrać się za technologię, która ułatwia to. Łatwe korzystanie z wiedzy już innych osób. No i tak, no to skoro wiemy już, co jest Reactem, to jest jak, to jak zaczynamy? Tak, taki żarcik. Więc ja osobiście bym się zabierała za Reacta od Webpacka, ponieważ Webpack fantastycznie zbiera moduły z zależnościami i nam daje bardziej już statyczne rozwiązanie, bundluje. Przy czym Webpack nie jest jedynym koniecznym rozwiązaniem. Webpack ma też świetną dokumentację, teraz wchodzi druga część, Webpack 2, który wydaje mi się, że już troszeczkę też wyciągnął wniosków z jedynki, z tego co czytałam, chociaż ja osobiście jeszcze pisałam w jedynce, więc dwójki jeszcze nie próbowałam. Co oczywiście nie jest konieczne, żeby pisać w Reakcie korzystanie z Webpacka. Są osoby, które na Galpie, Grancie sobie odpalają, nawet słyszałam o osobie, która sobie na Grancie odpala Granta, który odpala Webpacka, żeby działała aplikacja. Nie wiem, jaki to ma sens, ale z tego co słyszałam, da się. Więc można. Ja osobiście polecam akurat skorzystanie z tego. Okej, no to mamy Webpacka, wiemy już jakieś mniej więcej podstawowe biblioteki, jakie sobie wrzucimy do niego. Co dalej? Możemy w różny sposób podejść do budowy struktury naszej aplikacji. To przy już planowaniu musimy zdecydować, jak będzie wyglądała ta aplikacja. Moim ulubionym sposobem do tej pory, jaki stosowałam, było budowanie aplikacji per koncept. Przy czym takie najbardziej popularne są jeszcze per komponent i per view. No i tak, tutaj przykładowo per koncept można zobaczyć, że dzielimy w folderach sobie pliki po tym, czym one są pod względem punktu widzenia programisty. Czyli są na przykład mądre komponenty, które zawierają funkcjonalności, które są w jednej paczce, są komponenty głupie, które tylko wyświetlają tak naprawdę statyczne rzeczy. Mogą być komponenty całe CSS-owe, czy tam jak ktoś chce jakichś preprocesorów używać, to oczywiście też. I w ten sposób ja zawsze sobie do tej pory dzieliłam Reacta. Wydawało mi się to o tyle wygodne, że zawsze to był jakiś sposób semantyki jednak tej podziałowej. Drugie podejście dosyć popularne jest po komponencie i tak, tutaj możemy zobaczyć, że jest to troszeczkę bardziej wymieszane, przy czym dalej to jest takie pośrednie rozwiązanie między trzecim po wyglądzie, a tym pierwszym, ponieważ mamy tutaj jakieś funkcjonalnościowe elementy, w komponentach mamy już bardziej wymieszane, JSX-owe, ale JSX tak na dobrą sprawę jest zupełnie dowolny, czy zapiszemy JS czy JSX komponenty w Reakcie, to nie ma większego znaczenia, ale możemy tutaj zobaczyć, że są wymieszane CSS-owe z testami, więc tutaj bardziej już całościowo to, co się składa na dany taki klocek, z którym jest część aplikacji. W ogóle to jest piękne w Reakcie właśnie, że mamy taką aplikację, która się składa z iluś klocków, które możemy wymiennie podkładać i wyjmować. Na przykład jak miałam taką sytuację, że pisałam kilka mini aplikacji jak w firmie, w Reakcie, to akurat w tym przypadku mi się zdarzyło, że nie miałam współpracy z grafikiem, więc musiałam sama sobie wymyślać layouty, a że sama nie jestem specjalnie taka od designów, nie czuję tego, to poszłam na taką łatwiznę, że okej, zrobiona była jedna apka, gdzie były już jakieś jednak koncepty wizualnościowe, były gotowe headery, footery, to ja po prostu sobie zrobiłam kopię i wklej, wszystko przeniosłam i ciach do kolejnej aplikacji. Śmiga momentalnie. To jest super, biorę sobie elementy i przekładam. Więc dla mnie super, mega wygodne. No i okej, trzecie podejście.
no to już jest takie najbardziej po tym tak naprawdę, co może zobaczyć użytkownik właśnie w tych elementach aplikacji. Tu jest duże już wymieszanie, możemy przeczyć, są mądre komponenty, te takie głupie, które polegają właśnie tylko na wyświetleniu statycznych rzeczy, którym się dużo mechaniki nie dzieje, CSS, no i oczywiście, że ktoś pisze te też testy i to jest w ten sposób podzielone. Okej. Okay. Ja o testach akurat nie będę teraz opowiadała. No i tak, jeżeli ktoś by chciał sobie porównać różne inne popularne technologie, to może sobie obejrzeć tutaj parę linków później po prezentacji, jak to wygląda okiem subiektywnym oczywiście innych osób. Przy czym starałam się, ponieważ teraz głównie jest jednak hype na Angulara i najczęściej się słyszy o tym porównaniu, starałam się też troszeczkę innych porównań wyszukać, jakby ktoś był ciekawy. Samo jeszcze o WE za bardzo się nie orientuję, więc jeżeli ktoś by miał jakąś większą wiedzę, chętnie posłucham. Przy czym jak ja oceniam porównywanie Angulara do Reacta? Jeżeli chodzi o testy wydajnościowe, na dzień dzisiejszy Angular 2 wypada lepiej od Reacta. Angular 1 gorzej sobie radził, myślę, że tak naprawdę wszystkie części aż do dwójki. Przy bardziej statycznych stronach myślę, że tu większej różnicy nie ma. Przy dużym renderowaniu na żywo informacji jednak React, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych, przegrywał. Więc teraz Angular jest bardzo na topie. Sama też mam takie porównanie, ponieważ właśnie jestem w trakcie zmiany pracy. Zakończyłam współpracę z jedną firmą i za tydzień ruszam z kolejną. Więc miałam też rozeznanie, jak to wygląda na rynku. Spojrzałam sobie na całkiem sporą ilość ofert rynkowych, pracowych, jak to wygląda. Z mojego punktu widzenia, oczywiście, który może być zupełnie, kompletnie subiektywny dla mnie, jest tak, że 2/3 ofert widziałam w Angularze, jedynce lub dwójce, a tak z 1/3 z tego, co była, to większość to był React, kilka było też, może ja faktycznie nie za bardzo na nie patrzyłam, jakieś takie bardziej landing page'e i inne tematy. A jeżeli chodzi o zakres kompetencji, jaki był wymagany, to wydaje mi się, że przy Angularze troszeczkę, ja jestem jeszcze takim juniorem, może na plusie trochę, przy Angularze wydaje mi się, że troszeczkę niższe były te wymagania, może dlatego, że React jest nieco niżej poziomowy, jednak takie programowanie bardziej się tutaj przydaje i wiedza na ten temat, nie wiem. W każdym razie rynkowo to i tak wygląda moim zdaniem całkiem dobrze. Na przestrzeni firm, którymi rozmawiałam, zauważyłam, że dużo firm, które oferowały pracę zdalną, oferowało Reacta. Nie wiem, czy to jest jakaś statystyka, czy tak akurat trafiłam. Więcej stacjonarnych tutaj w Warszawie firm, którymi rozmawiałam, akurat bardziej się interesowała Angularem. Okej. Jeżeli chodzi o podstawową wiedzę, z czego najlepiej jest się uczyć? Ja jestem gorącą zwolenniczką Egheada, Pluralsighta oraz Udemy. Są to płatne serwisy, do niektórych tutaj dałam odniesienia, przy czym wiem, że niektóre z ich filmików można znaleźć też na YouTubie. Ostatnio, jeżeli ktoś ma ochotę sobie zajrzeć na mojego Twittera, wrzuciłam darmowy kurs do Udemy na temat Reacta i Reduxa, więc można też szukać wiedzy w tańszy sposób. I tak, bardzo też dobra jest sama dokumentacja Reacta. Polecam, są tam tutoriale, które są na bardzo podstawowym poziomie. Jeden z tutoriali, kółko i krzyżyk, jak zrobić, więc nie musimy robić stricte biznesowych rozwiązań, takich jak na co dzień na ogół robimy. Drugi tutorial jest już bardziej coś w stylu listy to do i listowanie razem z nagłówkami. Moim zdaniem ten przykład jest trochę zbyt uproszczony. Polega on na tym, że do listy, jako elementy listy również są nagłówki włączone, więc to faktycznie bardzo podstawowy sposób tłumaczy. To jest fajne dla osób początkujących, natomiast jeżeli ktoś już troszeczkę więcej zajmuje się Reactem, to trzeba troszeczkę szukać dalej. Ale dokumentacja jest bardzo dokładna. A jeżeli chodzi o to, gdzie szukać jeszcze informacji, to ja też polecam śledzenia na Twitterze Dana Abramowa. W kontekście Reacta fantastyczne informacje zamieszcza, codziennie tweetuje. Wiem, że są też świetne osoby, które właśnie warto oglądać pod kątem Reduxa i samego Reacta, przy czym akurat Abramow moim zdaniem w kontekście Reacta jest ekstra.
Dalej, jeżeli chodzi o sam Redux, to nie chcę za bardzo o nim opowiadać, natomiast źródła, jakie warto jest też sobie obejrzeć, to moim zdaniem coś po prostu przepięknego, to Code Cartoons, ten drugi. Może kliknę nawet wam, żeby pokazać, bo po prostu dla mnie coś pięknego. Mogłabym prosić? Okej, co? Oj. Co? Nie, nie, już co, nie kliknęło mi się chyba. Tak, sam koń. O, tutaj i ten drugi link. Poproszę. Super, dziękuję ci bardzo. To jest, jak można zobaczyć, forma jest bardzo taka przyjazna, dużo jest obrazków, wytłumaczone moim zdaniem naprawdę przyjazny sposób. Ja osobiście ogromną ciekawością będę słuchała kolejnej prelekcji na temat Reduxa, ponieważ moim zdaniem on jest rewolucją w takim myśleniu, przy budowie aplikacji, mega przyjazną, przydatną. Dla mnie takie proste formy wytłumaczenia naprawdę super, coś pięknego. Mogłabym cię jeszcze raz prosić, dawno nie miałam niestety Maca. Tak. Okej, okay, super, dzięki ci wielkie. Aha, coś się odpięło? Aha. Super. Okej, okay. Przykłady również można sobie obejrzeć w kolejnym. I tak, a jeszcze, co jest super, jeżeli chodzi o podstawową wiedzę, też daję link, ponieważ jak wspomniałam, React sam w sobie jest dosyć nieduży, trzeba dorzucać różne rzeczy. Jeden z linków zawiera super dostęp na GitHubowego repozytorium, który zawiera, żeby nie skłamać, z 80 linków do komponentów, które każdy też jest obgwiazdkowany, dla mnie coś genialnego. W tym momencie te komponenty wydają mi się tak proste i dobrze udokumentowane, jak w Angularze można korzystać. Natomiast są to tak naprawdę opcjonalne komponenty, z których każdy może korzystać, jak tylko ma ochotę. Okej, okay. Dodatkowe źródła. Osobiście polecam śledzenie blogów programistycznych, które również skupiają się na tej tematyce. Zawsze się jest na czasie i na bieżąco. I to właściwie chyba wszystko.